Solidarnościowa akcja radiowa. Solidarnościową akcję radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA. Minęła godzina 10.30, a my w ramach Solidarnościowej Akcji Radiowej swoje drogi kierujemy do, uwaga, kopalni. Sprawdziłem, około 1800 zł aktualnie trzeba dać, przepraszam, dolarów za uncję złota, chociaż do rekordu sporo brakuje, bo w lipcu w zeszłym roku, w roku 2020, takie rekordy były. O złocie może nie do końca będzie, choć złoto będzie tłem naszej rozmowy. Z nami jest już Elżbieta Szumska, kopalnia Złota, Złoty Stok. Dzień dobry. Witam serdecznie ze Złotostockiego, Złota. Mamy nadzieję, że znana już słuchaczom Radia Wnet, bo przecież w tych podróżach co roku również w Złotym Stoku przy ulicy Złotej 7 byliśmy. Tam ma miejsce kopalnia złota oraz hotel, w którym można zanocować. Ostatnio spore zmiany, hotele powoli się otwierają. Jak pani odbiera te zapowiedzi i plany rządu? Oj, no wszystkie te dobre, z nadzieją płynące informacje dotyczące uwolnienia i czy hoteli, czy restauracji, no to wpływa oczywiście bardzo korzystnie. No czekamy, w blokach startowych jesteśmy przygotowani na otwarcie, wypucowane pokoje, wyremontowane, bo był czas na to. Czekamy z niecierpliwością. Już od tej soboty w sumie przyjmujemy turystów, czekamy na kolejny tydzień, kiedy będzie można już gościć turystów w ogródkach przed restauracjami. To też jest kolejny krok, na który bardzo czekamy. No, przyjeżdżają turyści, nie ma ich jeszcze wielu na naszych trasach turystycznych, ale już przyjeżdżają. Czy dzwonią klienci, zapisują się, pytają, kiedy będziecie otwarci, jak to wyglądało w poprzednich tygodniach, kiedy będziecie otwarci, kiedy będziemy mogli przyjechać do Złotego Stoku? Tak, są takie telefony przed majówką. Było ich bardzo, bardzo dużo. To napawało optymizmem, że majówka odbędzie się i będzie taką prawdziwą majówką, takim otwarciem sezonu, jak to co roku było przed lockdownem, przed COVID-em. Było mnóstwo telefonów, ludzie chcą zwiedzać, pytają o atrakcje, czy otwarte, czy można coś zjeść. Nie odstraszała nawet informacja, że oczywiście można zjeść oczywiście tylko i wyłącznie na wynos, że nie można korzystać ani z restauracji, ani ze stolików przed restauracją. To nie odstraszało. Naprawdę mogę powiedzieć, że na ten czas covidowy majówka była udana. Ze łzami w oczach, udana majówka. W takim razie trzeba zapytać, co przez ten rok zmieniło się, jeżeli chodzi o pani biznes? No przecież przez większość czasu musiała być pani zamknięta, zarówno jako hotel, zarówno, rozumiem, jako restauracja przez dużo czasu, także jak i przez sama kopalnia złota i muzeum. Znaczy, gdyby nie wsparcie rządu, to podejrzewam, dzisiaj już nie rozmawiałby pan z Elą Szumską jako przedsiębiorcą, tylko no, z osobą, która przegrała walkę z COVID-em i która nie utrzymała firmy. W styczniu udało nam się otrzymać dofinansowanie z PFRON-u Tarcza 2. I to też takie było niesamowite, bo nie tylko dostaliśmy pieniądze na utrzymanie pracowników, czyli etatów, ale dostaliśmy też jakby na pójście krok do przodu, bo samo utrzymanie. Otrzymaliśmy dost na rozwój, na remonty, czyli na utrzymanie bieżące całej firmy. Czyli mogliśmy dokończyć remonty, które rozpoczęliśmy jeszcze w dobrym okresie, kiedy nie było pandemii. Zrobiliśmy pierwsze kroki do remontu właśnie hotelu, do remontu baru. A później okazało się, że tych pieniążków nam zabrakło ze względu na zaistniałą sytuację. I właśnie w styczniu tego roku otrzymaliśmy wsparcie związane z remontami. Dostaliśmy pieniądze na ukończenie tych remontów, które rozpoczęliśmy, a musieliśmy przerwać ze względu na brak funduszy. To było genialne, bo naprawdę na 1 maja otworzyliśmy piękny bar, otworzyliśmy hotel, który jest piękny, już pięknie z daleka wygląda i zaprasza turystów. Odetchnęłam z ulgą w połowie stycznia, a listopad, grudzień to był ten czas, kiedy próbowaliśmy jakby otrzymać dofinansowanie, jednak tam jakieś były problemy, czy to z PKD,
czy ze spadkiem obrotu. W styczniu tego roku udało nam się te pieniądze otrzymać i dzięki temu naprawdę jesteśmy w dobrej kondycji. Czasem podczas takich rozmów z niektórymi przedsiębiorcami, z niektórymi hotelarzami czy restauratorami słyszałem w tych nieoficjalnych rozmowach, że tak, tarcza się przydała, ale to i tak za mało. Rozumiem, że w pani przypadku tu każdy grosz się liczył i ta tarcza uratowała pani przedsiębiorstwo. Na pewno tak, na pewno uratowała przedsiębiorstwo. W kwietniu już nie mieliśmy nie mieliśmy żadnego wsparcia, więc mogliśmy tylko liczyć na siebie, więc rodziły się różne pomysły. Wprowadziliśmy morsowanie w kopalnie, tylko żebym na to nie wpadła, morsowanie gdyby nie w złocie? Pandemia. Morsowanie może nie w złocie, ale w złotej wodzie. W złotej wodzie, w złotej kopalni. To też właśnie ewenement. No, ludzie morsują w różnych miejscach, więc przyjeżdżali z całej Polski, żeby zobaczyć ten ewenement, to miejsce, które można morsować. Jest bowiem w kopalni chodnik zalany wodą, temperatura wody plus 4 stopnie, idealne warunki do morsowania. Więc mówię, potrzeba matko wynalazku, więc Jak przycisnęło nas do muru, trzeba było zarobić. Każda złotówka była na wagę złota, jest na wagę złota. Więc rodzą się pomysły. Rodzą się pomysły, coś przerywa, ale rozumiem, że pani Elżbieta Szumska jest właśnie w kopalni złota. Złoto może tutaj lekko zawirowywać zarówno pod powierzchnią ziemi, jak i sam kruszec może zawirowywać nasze połączenia, ale rozumiem, że już się słyszymy i już znowu wracamy do kopalni złota. Tak. To może przypomnijmy, dobrze, przetrwała pani ten okres, działa, perspektywy rozwoju są, więc powiedzmy, co można u pani zobaczyć, jakie są atrakcje. Już wiemy, że morsowanie w wodzie, gdzie wydobywano złoto, jest płukanie złota, odlewanie złotej sztabki. Co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć na miejscu? Jest w Polsce podziemny wodospad, element na skalę europejską. Wprowadziliśmy nową atrakcję. Będzie wystawa Leonarda da Vinci, ale wielu urządzeń tego niesamowitego człowieka na osadzie górniczej. Będą wyeksponowane piękne stary kunszt wodny, który udało nam się odnaleźć w pradawnej sztolni Ochrowej. Konserwowany był 3 lata w Biskupinie i właśnie w tym roku będzie wyeksponowany. Każdy turysta będzie mógł zobaczyć, jak w średniowieczu sobie górnik radził z wypompowywaniem wody. No to oczywiście kopalnia złota, przejazd kolejką, wiele atrakcji na zewnątrz, wiele sklepików z pamiątkami związanymi ze złotem. Można kupić sobie będzie nawet sztabę złota, bo i takie sztaby złota mamy w sprzedaży. Ale sztaby prawdziwego złota czy stylizowane na złoto? Tak, mamy sztaby prawdziwego złota. Ilugramowe sztaby złota? Mamy jednogramowe bardzo dużo. Jaka jest cena za gram? Muszę zapytać, jaka jest cena za gram złota? No ja po 350 zł, więc takie są ceny obecnie jednego grama złota w mennicy państwowej naszej. W takim razie nic, tylko przyjeżdżać i kupować, a przyjeżdżać można, by mieszkańcy, nasi słuchacze z Wrocławia na pewno mają najbliżej z Krakowa, może Warszawa i Białystok nieco dalej, ale rozumiem, że warto, proszę opowiedzieć jeszcze chwilę o miejscu, w którym znajduje się sama kopalnia, no bo to przy samej granicy z Czechami. Tak, graniczy najbliższe miejscowości znane na pewno dla każdego Polaka to Kłodzko z piękną twierdzą w Kłodzku. Niedaleko jest przepiękna jaskinia Niedźwiedzia w Klecznie. Niedaleko uzdrowiska przecież i Lądek z drugiej Polanica i Kudowa. To jest ten właśnie zakątek, gdzie jest piękna kopalnia złota, gdzie naprawdę można przyjechać na dzień dobrej zabawy, gdzie naprawdę jest mnóstwo ciekawych atrakcji. Piękny pałac w Kamieńcu, Ząbkowicku, Marianny Orańskiej, Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich. I to wszystko jest tak niesamowite, bo to jest wszystko tak w zasięgu 18-20 kilometrów. Można przyjechać i podziwiać nasz Dolny Śląsk, podziwiać piękne miejscowości, zakątki, bo i są podziemia, i są zamki, i są niesamowite historie związane z okresem II wojny światowej, czyli program Rize w górach Sowi, tajemnicze góry Sowie.
Także gorąco zapraszam. Zapraszam do Złotego Stoku i do wszystkich innych atrakcji znajdujących się w pobliżu. I również zapraszamy razem z Radiem Wnet. Na pewno niebawem powrócimy. Jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy, jeżeli chodzi o gastronomię, czyli pani restaurację, bo ostatnio modne na świecie, powoli modne, staje się dodawanie drobinek jadalnego złota czy srebra do potraw. Słyszała pani o czymś takim? Myślała pani o czymś takim? To znaczy my podajemy do kawy, mamy złotą kawę. Drobinki złota spożywczego są dodawane, jest rewelacyjna, wspaniale wpływa. Złoto działa odmładzająco, więc warto go spożywać. Warto też złotem się pokrywać, na przykład dla pań złote maseczki, no, które też odmładzają i stają, że kobiety są całe życie piękne. A mówią, że milczenie jest złotem. Dziękuję serdecznie. Elżbieta Szumska, kopalnia Złoty Stok. Zapraszamy na złotą kawę i inne atrakcje. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To była Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA.